Siemanie, witajcie, witajcie, gdzie? Oczywiście na hardkorze mcskkf.net. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam, jak wygląda Kuboid Guildy Light oraz ogłoszę 4 osoby, które wygrały konkurs na wejściówki i w sumie tak sobie stwierdziłem, że podzielę ten giveaway na 2 odcinki, więc w dzisiejszym odcinku też będą do rozdania 4 wejściówki, tylko zasady lekko się zmienią. Oczywiście zostawiacie lajka, subskrypcję i komentarz. Ale dodatkowo musicie wejść na Instagrama, zostawić tam followa oraz lajka pod najnowszym zdjęciem. No i oczywiście, jeśli wszystko spełnicie, macie szansę na wygranie wejściówki. Jak sami wiecie, wejściówki są bardzo dużo warte, około 40 zł, więc po prostu też chcę, żebyście dali coś więcej od siebie niż tylko tam, wiecie, lajk, komentarz i w sumie tyle. No i co? Teraz zaprezentuję Wam, jak wygląda nasz kuboid. Ogólnie kuboid u góry jest naprawdę już taki możliwy do pokazania. Jak sami możecie zobaczyć, jest już fosa wykopana ze wszystkich stron, jeszcze tam jakieś małe niedociągnięcia. Dzisiaj też prawdopodobnie będą już tutaj bojki, albo jutro, jeszcze nie wiem. No i co, żubik prezentuje się tak, myślę, że no jest taki raczej zwykły jak za starych czasów. No i dobra, przejdźmy teraz do środka, gdzie to już troszeczkę gorzej wygląda, ponieważ no większość osób jak na razie expi sety, ja też expię, więc wiecie jak to wygląda. No i dobra, tu mamy jakieś standardowe zejście, tutaj jakieś spadywnie. No i dobra, tu są jakieś zwykłe schody z cobblestone'a. Ogólnie na kuboidzie mamy 7 spawnerów, ale niestety nie są połączone w jeden. Są po prostu poprzedzielane jakoś i w ogóle, więc nie mamy głównej ekspiarki i każdy sobie tam expie na jednym czy dwóch spawnerkach, co niestety bardzo dużo zajmuje czasu. Co do gry na serwerze, gra mi się naprawdę dobrze, jak sami widzicie, gra bardzo dużo osób. W Guildy Light na serwerze jest prawie 400 osób online. Jak na razie nie ma żadnych lagów. Jak sobie tutaj pogrywam, to gra się naprawdę dobrze. No i co, do rzeczy wenderze to wszystko wygląda tak. Mam trochę diaksów, trochę złota, jakiś tam killów ze sliktaczem, żeby sobie wykopywać rudy, a potem prosić kogoś z gildii o to, żeby wykopał mi to z fortunką. No i co do secika, to jest prot 3, oprócz klaty muszę sobie dobić jeszcze 2 poziomy, żeby sobie zenchantować klatę prot 3 i wtedy będzie już full secik. Prot 3 będę musiał jeszcze sobie doexpić na lepszego, no ale to już raczej bez problemu. Z takich rzeczy, no to co? Mamy dużo oczywiście ekspiareczek, jak już wspominałem wcześniej, jakieś enchanty, takie podstawowe rzeczy, no to chyba tak jak w każdej gildii, jakieś drzewka i w ogóle, bo jak sami wiecie, no nie dość, że jabłka trzeba sobie oczywiście ściąć, drzewka, żeby wydropiły, to jest tutaj wszystko utrudnione, bo nie ma expa ze stone'a, dropu ze stone'a, no i tak wszystko trzeba dropić, ale naprawdę, no tak szczerze, to jest coś nowego, więc mi się podoba. Kuboid, tak samo widzicie, że nie jest dokończony, tu mamy wykopaną taką większą dziurę, tam mniejszą. Osób ogólnie w gildii gra naprawdę sporo, ale jak sami wiecie, raczej wszystko ogarnialiśmy u góry niż na dole. I dodatkowo oczywiście ten cały ops też, oczywiście no długo się go kopało, jak sami wiecie. Dobra, w sumie to było na tyle, taki daily odcinek, troszeczkę może nudnawy, ale może też jesteście ciekawi, jak to wygląda na skafie, a może na przykład nie możecie wejść. Ja jeszcze Wam przypominam o wejścióweczkach do wygrania, 4 wejścióweczki, oczywiście like, komentarz, subskrypcja, no i oczywiście musicie wpaść na Instagrama, zostawić followa i lajka pod najnowszym zdjęciem. No i co, w sumie to było na tyle, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!